Sala sportowa Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie została dziś od godzin rannych wypełniona stoiskami i stanowiskami szkół nie tylko z regionu leszczyńskiego. Dzisiaj w Lesznie gościmy 80 wystawców. Wśród nich prezentowane są oferty kształcenia na różnych szczeblach nauczania. Można zapoznać się z ofertami ponad 40 szkół wyższych, około 20 placówek ponadgimnazjalnych, do tego dochodzą szkoły policealne, a także instytucje rynku pracy. Czy targi cały czas są dobrą ofertą dla młodych ludzi? Oni korzystają z tego? Oczywiście, jest to doskonała okazja do zapoznania się z szeroką ofertą placówek edukacyjnych. Zdecydowanie wiele więcej korzyści daje możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami uczelni i szkół niż dane zawarte w informatorach czy na stronach internetowych. Wiele mówi się o niżu demograficznym. Czy teraz między uczelniami zaczęła się już ta ostra konkurencja, o której wspominano kilka lat temu? Zapewne tak i każdy będzie musiał szukać dla siebie odpowiedniej grupy docelowej, dostosowywać kierunki, dostosowywać ofertę kształcenia, tak by znaleźć się w nowej rzeczywistości rynkowej. Tak. I wtedy taki dyspozytor, wiesz, na przykład trzeba wysłać karetkę albo z zespołem pełnym, czyli z lekarzem, ratownikiem medycznym i tak dalej, albo wystarczy sam ratownik medyczny. Zależy od sytuacji, od po prostu poszkodowanego, tak? Dobrze, mamy poinformowane służby i teraz przechodzimy do czynności tutaj resuscytacji, tak? Czyli co, od czego zaczynamy? Proszę, odchylamy. Śmiało! Odchylamy głowę, tak? Śmiało! Swoją ofertę w czasie dzisiejszych targów na jednym ze stanowisk prezentowała też armia. Wojsko jest atrakcyjne dla młodzieży, co widać ostatnio w ostatnich latach. Przede wszystkim wychodzimy z propozycją szkolnictwa wojskowego, szczególnie tego wyższego szkolnictwa wojskowego, czyli szkół oficerskich. Wychodzimy również z propozycją służby przygotowawczej dla tych, którzy chcą zaczynać od służby przygotowawczej swoją pasję z wojskiem. Młodzi ludzie chcą iść do wojska teraz? Tak, mogę tak powiedzieć dla informacji, że już w styczniu było 59 chętnych. No niestety dostaliśmy tylko 16 miejsc dla tych 59 chętnych osób. Targi potrwają do godziny 14 i podobne imprezy promujące uczelniane i szkolne oferty przygotowują wkrótce również ościenne samorządy. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.